Ua! Jest moc, jest sygnał tam. Patrzcie, ale aż mnie podniosło z radości. Zaraz wam pokażę. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Pierwsza znajdka, znajdka drugowojenna. Zanim ją wam pokażę z bliska, przede wszystkim chciałem się z wami przywitać. Witam was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam was na dzisiejszych poszukiwaniach z wykrywaczem metali. Jestem w miejscu, gdzie wzdłuż drogi w styczniu 1945 roku przewijały się oddziały niemieckie i sowieckie. Troszkę tutaj się ostrzeliwali między sobą. No i w związku z tym te miejsce ściąga, żeby właśnie tego typu namierzyć znajdki. Pierwszą z nich jest, spójrzcie sami, jak były działania wojenne, no to też muszą być pozostałości po tym. W tym przypadku pierwszą moją znajdką jest guzik wojsk rosyjskich, nawet zachowany w bardzo dobrym stanie, co mnie cieszy, bo jest to jeden w ogóle z lepiej zachowanych się guzików, które znalazłem. Miejsce te znane jest z tego, że wyszło tutaj dosyć dużo ciekawych rzeczy z okresu II wojny światowej, dlatego tutaj nas poszukiwaczy ściąga i jeden po drugim prowadzimy poszukiwania. Jest tu sporo dołków po moich kolegach poszukiwaczach, ale mam nadzieję, że jeszcze coś i ja tutaj znajdę. I jestem dobrej myśli. A w tym wszystkim najważniejsze jest dobre dostrojenie wykrywacza. No i jak ja to mówię potocznie, najważniejsze w naszych poszukiwaniach jest to, aby dobrze noga się ułożyła, żeby nachodzić na te właściwe sygnały. Najpierw kilka sygnałów metalowych, później jakiś kapsel, a teraz zobaczcie sami i to praktycznie na powierzchni ziemi. Jest sygnał, ale też mnie zaskakuje, ale zaraz powiem wam dlaczego. Przegarnęłem tylko tą ziemię, co tutaj widać. No i zobaczcie, schylam się, bo wiem, że sygnał jest na wierzchu. Mówię, zobaczę, co to jest, a to jest, zobaczcie, jeden grosz polski z tej strony w gorszym stanie zachowania, a tutaj od strony orzełka widać już, że oko można nacieszyć i wszystkie detale są czytelne. Generalnie tego typu monety obiegowe z drugiej RP, międzywojenne, nie trafiają się tutaj na naszych terenach, gdzie ja prowadzę poszukiwania. Moje tereny to tereny niemieckie, pruskie. Tutaj głównie znajdujemy wszelkiej maści i duże ilości feningów, które były w obiegu, a monety groszowe polskie z okresu międzywojennego niestety są rzadkością. Skąd one się tutaj biorą? Głównie jeżeli znajdujemy, to w miejscach, gdzie były jakieś działania wojenne, gdzie był żołnierz, prawdopodobnie dany żołnierz był na terenach Polski, z jakichś przyczyn trafiał tutaj na tereny nasze pruskie, no i w ferworze walki zapewne je gubił. Taką mam teorię, bo w innych miejscach, gdzie się poruszamy, nigdy, ale to nigdy nie znalazłem. Tu jest kolejny taki dosyć mocny sygnał. Generalnie dzisiaj chodzę na pierwszym podstawowym programie, jeżeli chodzi o Deusa. Podkopiemy, zobaczymy. Wysokie ID, nawet pod srebro bijące. Zaraz zobaczymy. Gdzieś już jest tutaj. Jest tutaj, wyciągam pinpointera. I szukamy tego. Gdzie to jest? Generalnie ciekawe miejsce, tutaj dużo rzeczy różnych wyszło. Latam tutaj głównie z myślą, żeby jakieś odznaczenie albo nieśmiertelnik wyciągnąć, ale co się znajdzie, z tego trzeba się cieszyć. Gdzie to jest? Gdzieś to już tu mamy praktycznie na wierzchu. No gdzie to jest? Patrzcie, no. Gdzie to jest? A może to jeszcze w ziemi jest? Podkopiemy to jeszcze łopatą. I szukamy dalej.
Jest to tutaj? Nie, to się przemieściło tutaj. A, jest, patrzcie. A, okrągłego coś. Zobaczcie, widzicie to? Polski orzeł. Polski orzeł. Ale zajechana z tej strony ta moneta. Kolejna polska moneta. W sumie niedaleko od tej pierwszej. Zobaczymy, czy uda nam się zobaczyć, co to za nominał. Podczyszczam. Zajechana na maks, ale morda mi się cieszy, bo po mojej prawej stronie przeszedłem kilka metrów, jakieś tam sygnały. W międzyczasie coś wam pokazałem, a tutaj okazuje się, że jest druga polska moneta. Dobra, odsłoniło nam się, już wam pokazuję. Morda mi się cieszy. Tak. Najpiękniejsze monety. Monety z okresu międzywojennego na moich ziemiach. To jest coś. Tego bym się nigdy nie spodziewał. Ta ziemia nas zawsze zaskakuje. O, 5 groszy. 5 groszy. Najpierw była groszówka, a teraz 5 groszy. Myślę, że jak się ją trochę tutaj dopieści, to wyjdzie więcej detali, aczkolwiek już jest gotowa do identyfikacji. Który rocznik? Uda nam się to odczytać? No jeszcze nie, jeszcze też trzeba to trochę podczyścić. Tak czy siak, pomimo że jest w gorszym stanie zachowania, może po oczyszczeniu coś z niej wyjdzie i tak się bardzo cieszę. Banan niesamowity. Jest motywacja, żeby tutaj zwolnić kroki, każdy sygnał, że tak powiem, dopieszczać i wyciągać go na zewnątrz. A teraz podobna sytuacja. Praktycznie coś znowuż leży na powierzchni ziemi, pod tym zielskiem, który ja tutaj mam przed oczyma. ID też, zobaczcie, wysokie, 70 parę. Ja już tutaj odgarniam, patrzcie. Zobaczcie sami, zobaczcie. Jest kolejny guzik, jest uszko. A teraz najciekawsza chwila. Odwracam ten guzik na drugą stronę i okaże się, czy ma jakiś napis. Ja już widzę. Ja już widzę. Czyścioch. Czyścioch, czyścioch. Czysty, ale generalnie w dobrym stanie zachowania. Tylko usunę ten piasek, jest uszko i jest ładny eksponat. A tak mi mocniej troszkę zaczęło bić serce, jak ten guzik zobaczyłem. No bo słyszałem, że na tych polach też są guziki napoleońskie. Tutaj niedaleko kręcił się Napoleon. Tutaj był 2 miesiące, tutaj stacjonowała jego gwardia, także te guziki są u nas normalnością. Ale na tym polu jeszcze nie znalazłem, wszystko przede mną. No i jest ten sygnał tutaj. Jest, jest, jest. Papa mi się cieszy jak nic, ale to jest kolejna moneta tej okolicy, gdzie się kręcę. Jest to 10 fenisi, tak dosyć przyzwoitym stanie zachowania, około 1900 roku, bo tutaj nic nie widzę dokładnie, jaka jest data tutaj. Chyba 1900 rok, data wybicia tej monety. 10 Deutsche Reich Pfennig. Przyjmując, że jest to moneta z 1900 roku, no to ona tutaj ponad 120 lat leżała w ziemi i czekała, aż Krzysztof podejdzie, złapie ten odpowiedni sygnał, podkopie i ją wyciągnie z ziemi. To jest takie coś, co daje taki przyspieszone bicie serca, ale też co motywuje do dalszych poszukiwań. Takie małe Eldorado na tym odcinku, gdzie jestem, w krótkim czasie tyle monet. Będzie coś pewnie jeszcze lepszego, na to liczę, na to liczę. Generalnie dlaczego wybrałem takie miejsce do poszukiwań? Zobaczcie, po prawej stronie idzie droga, ja stoję na płaskim terenie, a tutaj od tej drogi idzie taki garbik, który
doprowadzony jest do cieku wodnego. Tu kiedyś było rozlewisko i tutaj naturalnie każdy korzystał z wody. Stąd tyle tutaj znajdujemy rzeczy. Kolejne dwa sygnały to 20 groszy aluminiowe w ładnym stanie zachowania. No i tuż obok jakaś też moneta, ale zajechana. Nie widzę dokładnie, co to jest. Także kolejne sygnały, kolejne monetki. Kolejny porządny sygnał. Biorę się do roboty, podkopuję to. Potężny sygnał. Jakaś metalowa sprzączka albo coś w tym rodzaju. Zaraz to zobaczymy. O. No coś jest w każdym bądź razie. A tym razem zaczepił mnie sygnał. Mocny sygnał, jakaś zakrętka mosiężna. A tu jest wyżej trochę. Zaraz to. O, jest to chyba. Gdzie to? W tej bryłce? Tak, w tej bryłce. Ale co to jest, to nie wiem. To nie wiem. A tutaj, zobaczcie. Monetka, ale zjechany jeden fenik. Albo coś takiego, cynkowa moneta, ale zobaczcie, nic z niej praktycznie nie ma. Zżarta cała. Caluśka. Łe, szkoda. Widać nominał jeden. A tuż obok tego feniśka guzik wyskoczył z ziemi i to nawet w ładnym stanie, z uszkiem i w środku z takim zdobieniem. Spójrzcie tutaj, jaki wykopek, jaka wielka podkowa. Ale jakaś ścienka taka i lekka. I kolejny potężny sygnał już jest wykopany na zewnątrz. Jest to guzik. Za chwilę wyczyścimy go i wspólnie zobaczymy, czy ma jakieś napisy, czy to jest guzik herbowy, czy jest to guzik wojsk napoleońskich, czy jakiś inny. No dobra, działamy. Jest tutaj, zobaczcie, na razie się wkomponował tutaj w tą ziemię wykopaną. Ma niekompletne uszko. No i dobra, chwila, już widać, chwila prawdy. Tam czysty, marzenia o jakichś herbowych guzikach, czy szlacheckich, czy innych, odstawiamy na razie na bok i szukamy dalej. Podjechał do mnie ten pan, co tam odjeżdża rowerem, widzicie go. No i zaczął mi opowiadać historię, że jego zięciu też chodzi z wykrywaczem metali i on też by chciał zacząć swoją przygodę. Oczywiście podałem mu namiary do mnie, mówi, że się odezwie, ale się zastanowi, bo przy jego szczęściu to pierwsze co, to by kopał niewypały. Także taką ma pan teorię. A w międzyczasie kopiąc, czy rozmawiając z tym panem, kopnąłem właśnie też łuskę. Łuskę. I to jest te pole, które wam mówiłem, że coś tutaj się zawsze działo. Łuska skorodowana. Praktycznie szrot. A koło tej łuski drugi sygnał. Już wyciągnąłem to na powierzchnię, a jeszcze muszę dokończyć swoją myśl, którą przekazał mi ten pan. Mówi, że jego zięciu zamiast wziąć się do roboty, to lata po tych polach i lasach z wykrywaczem. No to też po części jakaś nasza praca, czy po części też hobby, które nam daje tak naprawdę dużo satysfakcji, możliwość zrobienia kroków, obcowania w terenie i dużo wewnętrznej motywacji na co dzień. A już wam pokazuję, co znalazłem. Z tego oto dołeczka wysypałem coś i myślałem, że to jest monetka, a to jest guzik arsenowy. Także pan mnie tutaj przytrzymał, ale i może dobrze zrobił, bo zaczynają się tu sygnały. A na oko kolejna podkowa sobie tutaj leżała. Także troszkę inna od mniejszego konia. Ha ha ha.
Już wam pokazuję. Moneta, moneta. Naprawdę moneta. Ładnie sobie przesycha. Tutaj na razie nic nie widać. Podczyszczę to. A z tej strony zobaczcie. Nominał 5. 5 feningów. I to jeszcze z 1800 któregoś. Tu jest data. Spojrzymy sobie później dokładnie. Także jest kolejna moneta feningowa. Generalnie z tej II wojny światowej za wiele tutaj nie wychodzi. Na początku ten guzik podbił trochę adrenalinę i myślałem, że będzie tego tutaj więcej. Potem te dwie polskie monety, ale feningów tutaj nie brakuje. Także też się bardzo cieszę. A co tam się tu w tym dołku nam ukazało? A myślałem, że guzik. Czy to guzik jest? Zobacz. Jo, jakiś guzik. Jo, jo. Tylko jakiś taki... Ma jakieś napisy? Nie, nie ma. Gadam do siebie, a wystarczyło tylko dobrze spojrzeć. Wyciągnąłem z ziemi kawałek ołowiu, przeczyściłem, patrzę, jakaś morda, jakaś postać się na mnie patrzy, jakiś diabełek, czy cholera wie co. Patrzę z drugiej strony, a to tylko zwykły taki odlew i pewnie tak się ten odlew ukształtował, że spowodował, że widzę tutaj jakąś postać. Nie wiem, czy wy ją widzicie. Wykopałem to, podniosłem i zrzuciłem na dół z powrotem na ziemię. Widzę napisy, są napisy. Jest to ołów, czyli jest to blomba. Tylko zaraz zobaczymy, skąd ta blomba, co to za blomba, i to tak mnie bardzo ciekawi. O, już ją podnoszę, już ją podnoszę i już wam pokazuję. Jest z drugiej strony, tutaj ma jakiś monogram, a z tej strony właściwej też jest jakiś napis, także cieszy mnie to bardzo. Cieszy mnie to bardzo. Przyjrzyjmy się bliżej tej blombie. Jest moc, jest sygnał tam. Patrzcie, ale aż mnie podniosło z radości. Zaraz wam pokażę. Wszedłem tutaj bliżej ulicy w zaciemnione miejsce, żeby trochę w jakiś sposób się schłodzić, bo jest słonecznie. Jeb sygnał, ale co? Ale fart jak nic. Tu w tym dołku. Tu. Był tutaj. Był tutaj w tym dołku, a jest tutaj. Najpierw wam pokażę w takim stanie, jak jest. Ufajdolone. Ja podejrzewam, co to jest. Zobaczcie, jest zawieszka. Jest wszystko. Ja pierdzielę. Idziemy do światła, żeby lepiej było widać. Spójrzcie sami. Jeszcze raz wam pokażę. Jest zawieszka. Wiecie, co to jest? Wiecie? Dobra. Komisyjnie to wyczyścimy. Przeczyszczę to w taki sposób. O, trochę przeschnie. Z tej strony, kurde, nie ma nic. Nie ma nic, nie ma nic. Zobaczcie. Aj, spadło mi to jeszcze. Druga strona sobie przesycha i za chwilę wszystko będzie widać. Biorę szczotę i to czyszczę. Tylko niech sobie jeszcze chwilę to przeschnie. O, niesamowite te pole jest. A wahałem się, czy tu przyjechać, czy nie. Ale mówię, może coś trafię z II wojny światowej. Mało tego z tej II wojny światowej, ale takie rzeczy typu monety, guziki i nieśmiertelnik. Tylko że psi nieśmiertelnik, tak zwany psi identyfikator, jest trafiony. O, podpatruję. Tylko ciekawe, z jakiej miejscowości. Mam nadzieję, że będzie to Rosenberg, czyli miejscowość, gdzie mieszkam, gdzie mam sklep, gdzie pracujemy, gdzie spędzamy życie. Pamiątka regionalna to może być. Jeszcze chwilę, bo przesycha sobie, zobaczcie. Za chwilę wyciągam pędzel i jadę. Jadę, jadę. Jedziemy, jedziemy z koksem. Ale nic jeszcze tu dokładnie nie widać. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jest numer. Jest u góry jakiś napis. Jest Rosenberg. Tu na dole jest, jest. Cóż. Przeczyszczę to. Jest, 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 jest. Juhu. Jest. Hundemarke. Kreis, czyli powiat Rosenberg,
i numer nie widzę dokładnie, 391. Także jest coś pięknego, jest coś rzadkiego. Jedno stronę z oryginalnym jeszcze, z oryginalną zawieszką, zobaczcie. Ta zawieszka tutaj się wygięła, widać to. No i przez to piesek to zgubił. Dzisiaj Deus i Szpadel zrobiła dobrą robotę. A praktycznie już szedłem do samochodu, żeby zakończyć poszukiwania. Cieszę się niesamowicie. Niesamowite pole. Co tutaj jeszcze może być? Dowiecie się pewnie w następnym odcinku, bo przy upływie emocji dostałem też oczywiście telefon, że papu gotowe, że mam przyjechać na obiad. Także muszę zakończyć poszukiwania, ale uwierzcie mi, nie robię tego z chęcią. Ciekawe pole, ciekawe miejsce, także wrócę tutaj na pewno. Zostawcie taktycznego lajka, komentarz i obowiązkowo zasubskrybujcie kanał. Będziecie na bieżąco z tym, co się dzieje na naszym kanale. Dzięki i do zobaczenia. Zobaczycie wszystko w następnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.